Cześć, z tej strony Automatyk. Witam w kolejnej bitwie. W kolejnym odcinku z serii World of Tanks. No słuchajcie, to co tu widzicie to bitwa M3 Lee. Nawet ciekawe losowanie, bo no, na drugim miejscu od góry. Słuchajcie, ta bitwa będzie troszeczkę stacjonarna, dlatego też będę ją trochę przewijał, jak na przykład teraz. I tam razy dwa, razy cztery. W niektórych sytuacjach będę puszczał, żeby no, nie zanudzić was tutaj jakimś takim właśnie, tak jak teraz tu widzicie, tu jest troszeczkę przyspieszona rzecz, przyspieszona bitwa. Ja sobie tu stałem na początku, na środku, ponieważ tu jest dobry ostrzał na tego kapa. Pomimo, że M3 Lee na tych tirach, które teraz wylosowało, no, nie jest jakiś najgorszy, to po prostu wjechanie w kupkę czołgów i zginięcie to nie jest to, o co chodzi w tej bitwie, o co chodzi w ogóle w bitwach. No także, no pojawiło się Alekto tutaj elegancko. To Alekto zostanie zabite przeze mnie. No cóż, obrona bazy to jest właśnie to, co mi się lubię też najbardziej, czyli widzicie tutaj mam w lewym górnym rogu WN8 i EFI, to jest taki przelicznik no, tymczasowy i on nie oddaje w pełni tego prawdziwego WN8, które tak naprawdę jest liczone po bitwie. Niemniej jednak zobaczycie, ile to WN8 uda mi się tutaj, ile ono wzrośnie, do jakiej wartości. WN8 zależy też od, prawda, od ilości zadanych obrażeń, od ilości zabitych przeciwników. No i tutaj z powrotem się wracam, widzicie, są tu cele do strzelania, także słuchajcie, razy dwa wszystko. No i Kecho będzie zabity. Tutaj jeszcze celowałem w tę Matildę, ale niestety nie udało się nic zrobić. Oj, Covenanter wjechał. Także nie jest źle. I w tej chwili mam już 3 fragi, 3062 WN8. Tu jeszcze dla pewności strzeliłem, prawda? Dobra, razy 4, przyspieszymy trochę. Tu nic ciekawego bardzo nie będzie. Okej. Tu jeszcze wyjedzie mi jeden czołg, który chyba trafię zraz. O, jest Stewart, maleńki. No i go tutaj dobili. Także miasto, jak widzicie, w mieście jest dwa czołgi, które nie zostały jeszcze odkryte. No i M8A1, ale postanowiłem wyjechać na tego hetzera oraz na tę artylerię. Ten hetzer, zobaczcie, on już czekał na mnie. No i tu z automatu strzeliłem, ale jednak no, tak się nie da. Tę artę teraz sobie wybijemy. Wbrew pozorom, ten pancerz z przodu tego M3 Lee jest całkiem. Tu Matilda mnie grzmotnęła skądś. No cóż, pewnie z miasta. Tutaj mamy Sztuga 3. Zobaczcie, co ja zaraz zrobię. Za każdym razem widzicie tę wartość czasu przeładowania nad tym. Chciałem wam też pokazać tutaj właśnie ten mod. Nazwijmy to modem, póki nie uznają to za jakiś cheat. Widzicie, że za każdym razem, kiedy gość ma jedynkę, ja po prostu kontuję się i zobaczcie, że każdy strzał jest tutaj, podrapał mi po prostu bok. No i to wszystko, nic mi nie zrobi, 4 razy do mnie strzeli po prostu za 0 obrażeń. No i zobaczcie, generalnie mamy przewagę z 12 do 10 i powinniśmy to na spokojnie wygrać. 6 fragów, widzicie, 8900 WN8. Już tutaj posiadam. To mi gościu zniknął, ale to nic. Ten Hetzer i Matilda, on też się wloką strasznie. No widzicie, że w mieście już nie ma nikogo. Tu mnie Matilda trafiła. Może nie powinienem się tu chować, ponieważ tam Matilda zanim się ona by przeładowała, to ja też bym się przeładował. Ona biła mi tu chyba z HE-ków. Nie, z APE-ków, tylko to za... to bije tak po 55, 54. No i cóż.
Przeładowałem na Golda, bo myślałem, że go zabiję. Niestety, bez przebicia, gościu mnie tu załatwił. Co chciałem jeszcze powiedzieć? W tej chwili moje WN8 wynosi 10326 i EFI 2168. Co to takiego ciekawego było w tej bitwie, że ją wam pokazałem? No ciekawe było to, że na przykład widzieliście, jak wyjechałem na Sztuga 3, który nic nie zrobił. Będzie dlatego, że no, czerwony może i był, ale to nie w tym rzecz. Chciałem wam właśnie pokazać ten czas przeładowania, który jest pokazywany nad czołgiem, o ile to pomaga w po prostu planowaniu swoich ruchów, ponieważ wtedy, kiedy u przeciwnika pojawiała się jedynka, czyli jedna sekunda do przeładowania, ja po prostu kontowałem czołg i być może, bo gdybym tego nie robił, nie wiadomo, czy by mnie nie załatwił, a tak kontowałem ten czołg przy jedynce i widzieliście, że praktycznie wszystko, co strzelił ten sztuk 3, to było zdingowane. No i teraz widzicie dwóch największych nubów w bitwie. Oczywiście każdy kiedyś zaczynał grę, ale słuchajcie, no gdyby ta Matilda pojechała wtedy, kiedy ja do miasta, bo ona już tu była, kiedy ja ze sztukiem 3 walczyłem, wygrałaby. Może nie wygrała, ale na pewno zdjęłaby kapa, a dwa czołgi tam były na wykończeniu. No i ten Hetzer zdążyłby, być może zdążyłby dojechać. W tej chwili ja tu pisałem im, żeby pojechali do miasta. Goście pewnie widzieliście, że odpisali, że nie. A jak nie, także bitwa przegrana. Z mojej strony to wszystko, zapraszam na napisy końcowe. Tam zobaczycie, ile tak faktycznie WN8 moje wynosiło. No i co zrobiłem w tej bitwie. Zapraszam na kolejną. Trzymajcie się. Cześć.